Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry, witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Biblii pod tytułem Jezus Największy Nauczyciel. Dzisiaj uczestnikami dyskusji, uczestnikami studium są Klaudia, Kasia, Grzegorz. Ja mam na imię Remigiusz i będziemy mieli dzisiaj okazję rozmawiać o kolejnych słowach i naukach Pana Jezusa. Ale żeby to było inspirowane przez Boga, zaczniemy nasze spotkanie modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci teraz za to studium. Prosimy Cię, abyś natknął nas swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli... Wyciągnąć właściwe wnioski z tej historii, także burzliwej dla nas, dla naszego życia, abyśmy mogli żyć tymi prawdami na co dzień. Abyś, Panie Boże, dał nam wytrwać również do końca, gdy przyjdą trudne chwile i trudne czasy. Pokładamy, Panie Boże, w tobie nadzieję. Dziękujemy za wszystko, co nam dajesz. Amen. Jak wspomniałem, dzisiaj będziemy dalej podążali za Panem Jezusem przez jego nauczanie. <laughs> dzisiaj będziemy czytali teksty z 6., 7. i 10. rozdziału Ewangelii Łukasza, ale przede wszystkim będziemy szukali odpowiedzi na pytanie o autorytety. Czy ważne są autorytety? Czy warto mieć autorytet w życiu i na czym opierać swoje budowanie autorytetów wśród innych? Przede wszystkim będziemy spoglądali na Jezusa. Kiedyś pewien popularny wykładowca, który miał wielu studentów, a został zapytany przez swojego kolegę, jak on to tak robi, że on ma tak wielu uczniów. Wykładowca powiedział: Ja mam wielu słuchaczy, ale w tym gronie może tylko kilku uczniów. Wydawało się, że był autorytetem dla dużej grupy ludzi, ale sam czuł, że jest autorytetem być może dla garstki spośród tego grona słuchaczy. Chciałbym Was zapytać o Wasze autorytety. Czy moglibyście opowiedzieć o osobach, które były dla Was autorytetami i czym zyskały Wasz szacunek, czym zyskały Wasz autorytet? To, że braliście z nich wzór, to, że były te osoby dla Was kimś ważnym. Gdy chodziłem do Kościoła w Maborku, to yy, starsze zboru yy, bardzo. Yy, bardzo mnie poruszył to, że omówił swoje takie doświadczenia z życia. Gdy nawet jak był na przykład gdzieś na, na, w lesie, to, to opowiadał o tym, że pasuje jego ta przyroda, to co, to co on zobaczył, to co widział. I opowiadał o tym wszystkim nam, i, i to było takie coś co mnie właśnie bardzo, bardzo podobało, że on również we wszystkim widział Boga, w każdym maleńkim kwiatuszku, grzybku, we wszystkim. Mhm, czyli urzekła cię wrażliwość i duchowość tego człowieka, mhm. tak? Może ktoś inny był jeszcze dla was autorytetem w waszych latach dziecinnych, nastoletnich, a może jest teraz i, i a fascynujecie się i bierzecie przykład z takiej osoby. Być może zabrzmi to banalnie, bo ja powiem, że dla mnie autorytetami zawsze byli moi rodzice. Mhm. I są takie dwie, dwie rzeczy, dlaczego. Myślę, że zaufanie, to znaczy to, że ja zawsze im ufałam i ufam do tej pory. I druga rzecz to, że oni zawsze robili tak, jak mówili. Okay. Tak? To znaczy to, co oni mówią, to ja widziałam w ich życiu. Chociaż oczywiście no, różne były sytuacje, różnie w życiu bywało, tak? ale zawsze oni... Żyli tym, co mówili. I być może im się nawet czasami teraz wydaje, że ja ich nie słucham, tak? Ale nawet jeśli się nie zgadzam z pewnymi rzeczami, albo mam jakieś inne zdanie, zawsze ich zdanie, zastanawiam się nad ich zdaniem i myślę, a może jednak w tym jest trochę racji. Więc jakby do tej pory są dla mnie autorytetami. Myślę, że to, co powiedział, powiedziałaś, Klaudia, jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy czynią tak, jak mówią, wtedy oni się stają dla nas pewnym autorytetami. Ja pamiętam takiego. Wtedy byłam małym dzieckiem, więc uważałam go za wujka. Taką osobę, która. Pamiętam, że były wykłady, wykłady na temat Biblii i przyszło sporo osób, ale przyszedł też pewien człowiek, który był po prostu osobą pijaną, pod wpływem alkoholu i zaczął wymyślać różne rzeczy, krzyczeć tam przed tym, trochę się awanturować. I pamiętam wtedy postawę. Tego wujka, który wyszedł, zaczął z nim spokojnie rozmawiać, a ten oczywiście nie reagował za bardzo na niego. Zaczął, cały czas miał podniesiony ton i, i robił awanturę, i w końcu plunął prosto w twarz mu. I pamiętam, że taka sytuacja wszyscy zamarli. Co się stanie? I do dzisiaj pamiętam ten spokój, jaki miał na twarzy. Wujek i powiedział do niego: przyjacielu. I po prostu widać było, że rozładował tym całą sytuację, tak? Miał w sobie, właśnie myślę, że miał w sobie to, to Boże, tego Bożego Ducha takiego, który pomógł mu, pozwolił mu tak zrobić, tak, tak postąpić. I od tego momentu stał się dla mnie naprawdę wielkim autorytetem. Czyli autorytet przykładu, tak? Tak. Postawy. Czy dzisiaj łatwo jest być autorytetem, czy generalnie dzisiaj... A... Młode osoby szczególnie lubią mieć autorytety. Ja myślę, że dzisiaj jest taki czas, kiedy <laughs> ludzie nie lubią mieć autorytetów, nie chcą mieć autorytetów. Z jednej strony dlatego, że, nie wiem, jakoś w dzisiejszych czasach ciężko jest znaleźć osobę, która mogłaby być autorytetem, tak? która spełnia takie no, cechy, nie wiem, robi to, co mówi, tak? która rzeczywiście może być, przynajmniej ja tak mam, tak osobę, która mogłabym powiedzieć, że jest dla mnie wzorem. A druga rzecz, że my chyba w dzisiejszych czasach Staramy się bardzo być wolni, niezależni i po prostu nie chcemy, żeby ktoś był dla nas autorytetem, żeby ktoś nam mówił, co ja mam robić, co ja jestem wolny, ja sam dla siebie jestem autorytetem. Więc chyba nie jest to takie proste dzisiaj. Ja myślę, że młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, wciąż poszukują autorytetów. I gdzieś tam je szukają, czy w, w osobach sławnych, w jakichś muzykach. Ja pamiętam z, ze swojej takiej młodości, tak. Że y, też miałam pewien autorytet. I ta osoba naprawdę w moich oczach y, była kimś wyjątkowym, ale do momentu, kiedy y, nie przeczytałam trochę z życiorysu tej osoby. Powiem Wam, że cały ten, ta piękna otoczka tej osoby, cały ten mój, ten autorytet jego po prostu legł w gruzach i, i nic z niego praktycznie nie zostało. I nawet zastanawiałam się, jak ktoś taki może, może stawać się autorytetem dla młodzieży. Klaudia, jesteś wykładowcą, Grzegorz, Kasia, ja jesteśmy rodzicami. Pewnie chcielibyśmy być autorytetami dla naszych dzieci, dla tych, których uczymy, dla tych, których prowadzimy. Możemy popatrzeć tutaj na Jezusa. Jezus był autorytetem i dla ludzi. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, różne sceny z życia Jezusa, ale nie tylko dla ludzi. Był Autorytetem dla żywiołów, bo potrafił uciszyć wzburzone morze, był nawet autorytetem dla demonów, które go słuchały. Jak sądzicie, szukając także naszej drogi do bycia autorytetami, na czym Pan Jezus zbudował swój autorytet wśród ludzi, przyrody, a nawet demonów? Ja uważam, że tutaj, akurat, tekst pamięciowy daje nam taką, taką małą podpowiedź. Może ja odczytam z, z Łukasza 4:32. Zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. Przemawiał z mocą, i tutaj no w, tym, w tym tkwi ta, ta siła, co Pan Jezus czynił. I w tym tkwi tak się wyraży: taki, taki sukces, że ludzie słuchali Pana Jezusa i, i chcieli za nim iść. Ale też pan Jezus to co powiedzieliśmy on robił to co mówił. Tak więc nie można mu było zarzucić, że postępuje niezgodnie ze swoimi słowami i też nie można było mu zarzucić tak naprawdę niczego złego. Wszystko to czego tam szukano, tak? że tutaj się do no, różnych rzeczy wiemy, że ludzie w tamtym czasie się przyczepiali, jeśli chodzi o postępowanie Chrystusa, ale tak naprawdę to było takie szukanie dziury w całym, jakbyśmy to potocznie powiedzieli, tak? Tam nie było do czego się przyczepić. Jezus postępował po prostu nienagannie, tak? Mhm. No przyjrzymy się teraz szczegółowo A temu budowaniu autorytetu przez Pana Jezusa. Przyjrzymy się najpierw budowaniu autorytetu przez Pana Jezusa poprzez słowo, które wygłaszał, poprzez to, czego nauczał. No, kazanie na górze jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc w Biblii. Nawet ludzie, którzy nie czytają Biblii, Kojarzą, że tam jest kazanie na górze. Wprawdzie w Ewangelii Łukasza mamy w troszkę krótszej wersji kazanie na górze niż w Ewangelii Mateusza, gdzie jest rozbudowane, gdzie zajmuje trzy rozdziały. My mamy tylko pół rozdziału Ewangelii Łukasza, tylko wiersze od 20 do 45, 6 rozdziale. Ale myślę, że nawet w tej skróconej wersji kazania na górze. Oczywiście wszystkich zapraszam do przeczytania także osobiście w Ewangelii Mateusza, całego kazania, ale nawet w tej skróconej wersji możemy odkryć wiele wspaniałych słów, które porywały ludzi, których słuchały tysiące ludzi i wywierały na nich ogromne wrażenie. Co dla Was jest ważnego w kazaniu na górze? Gdybyście mieli z tego kazania na górze, nawet w tej skróconej wersji Łukasza, wydobyć. Jedno zdanie, którego doświadczyliście, które stało się dla Was a, ważne w Waszym życiu, o które z tych stwierdzeń byłoby takim wyeksponowanym, szczególnie ważnym dla Was? Dla mnie chyba najważniejsze i najtrudniejsze jednocześnie <śm> jest cały ten fragment mówiący: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, tak? I później, jakby wyjaśnienie mm -hmm. tego, co. Co jest dobrego w tym, jeśli kochacie tych, którzy wam dobrze czynią, tak, jeśli pożyczacie tym, którzy wam oddają, i tak dalej. Bo jest to bardzo trudną rzeczą kochać kogoś, kto nam robi krzywdę, tak? Albo kto robi nam coś złego. I, i myślę, że to też było bardzo takie inne i w tamtych czasach, kiedy Jezus tego nauczał, i dzisiaj nie jest to popularne, tak. Jeśli ktoś ci zrobił krzywdę, po prostu się zemści, tak jest, bo jak nie, to jesteś słaby. I dla mnie to jest taka bardzo ważna rzecz. Mhm. A coś dobrego wniosło w twoim życiu wprowadzanie tej zasady kochania kogoś, kto cię nie lubi, kto cię nie akceptuje, kto nawet jest wrogo do ciebie nastawiony? Myślę, że dla mnie tak, bo mhm. no, kilka takich przypadków, w których mogłabym powiedzieć, że osoby, które czy mi zrobiły coś złego, jeśli ja no może... Też zależy, że co rozumiemy pod tym pojęciem miłowanie, tak? bo myślę, że nie chodzi tutaj o taką miłość, tak, że teraz z tą osobą będę po prostu super przyjacielem, ale ja to rozumiem bardziej jako przebaczenie, tak, że ja tej osobie przebaczyłam i ja po prostu się z tym nie męczę. Tak? Ja mam mhm. pokój w sercu i no trudno. Tak, ktoś mnie skrzywdził, rany gdzieś tam są i, i, i nie zawsze się goją do końca, ale ja dzięki Panu Bogu przebaczyłam i jest mi lepiej po prostu. Mhm. Grzegorzu, coś dla Ciebie ważnego z tego, czego Pan Jezus uczył w kazaniu na górze. No również to, co powiedziała Klaudia, to jest no, taka um, cenna myśl. Oczywiście też um, podzielam to zdanie, ale też bym tutaj chciał um, dorzucić jeszcze to, że um, może wiesz XXI: Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Dalsza część błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Żyjemy w świecie hmm. pełnym e, trosk, problemów, e, pełnym e, dramatów ludzkich. I to, co Pan Jezus nam obiecuje, to jest coś, co wychodzi ponad to wszystko, i, i tego możemy się uchwycić. I to jest dla nas taką nadzieją. I dla mnie akurat. Każdy oczywiście aspekt jest bardzo ważny, ale możemy się takich, takich swoich tutaj aspektów uchwycić jeszcze bardziej. Uh -huh. co, nas, co nas to poruszy. Uh -huh. Kasia? Dla mnie bardzo ważne są słowa Chrystusa. Te pierwsze słowa. Błogosławienie ubodzy. Mateusz tutaj mówi ubodzy w duchu. Często się tak właśnie czuję, że wiem, że mi bardzo wiele nie dostaje, tak? Że... Nie jestem osobą doskonałą i potrzebuję, potrzebuję właśnie Chrystusa, i dla mnie jest piękne to, że wiem, że on mnie akceptuje. I przyjmuje mnie taką, jaką jestem, tak. Jeśli ja mogę jeszcze coś powiedzieć, to jest jeszcze tutaj jedno zdanie, które do mnie bardzo przemawia. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. To jest coś, czego ja się nauczyłam. Wydaje mi się, że kiedyś byłam raczej taką osobą, która wydawała wyroki za szybko. Natomiast nauczyłam się, że nie wszystko zawsze jest takie, jak wygląda. I ja, nie znając historii drugiej osoby, nie znając jej serca i nie znając tego, co stoi za jej zachowaniem, nie mam prawa jej oceniać, tak i nie mam prawa osądzić, że będziesz, nie będziesz zbawiony, tak, tak? robisz dobrze czy źle. Więc i to, to też jest taka rzecz, która mnie tutaj właśnie uderza. Bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, że skupiliście się na błogosławieństwach. Błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Ale moją uwagę też w tym kazaniu na górze, w tej wersji Łukasza, zwróciły słowa, których no tak łatwo nie dostrzeżemy u Mateusza. Biada wam. Wiecie, dla mnie to, co w tej, w tej wersji kazania na górze, to co jest z jednej strony pocieszeniem, ale z drugiej strony taką przestrogą, to są słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Biada wam, gdy wszyscy o Was dobrze mówić będą. Które można znaleźć w 26 wierszu 6 rozdziału. Może takie moje bardzo osobiste, ale to biada, kiedy wszyscy o Was dobrze mówić będą, to jest dla mnie przestrogą przed pochwałami. Może powiem tak troszeczkę egoistycznie, pewnego rodzaju dowartościowaniem w momencie, kiedy słyszę krytykę. I wtedy myślę, to nie jest jeszcze tak źle, bo biada mi, gdyby wszyscy mnie chwalili. No, ale to jest moje, takie bardzo subiektywne i takie bardzo, yy, bardzo osobiste podejście do tego jednego zdania z wielu pięknych zdań, które są w Kazaniu na Górze. Jak sądzicie, czy Pan Jezus nie postawił zbyt wysoko tej poprzeczki w Kazaniu na Górze, nam, ludziom żyjących w swoich kontekstach a, zawodowych, rodzinnych, w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, w których jesteśmy? I mówi: No, macie takimi być. Czy nie jest to za wysoko postawione? Kiedy idziecie do pracy, do ludzi, którzy są zestresowani, czasami nieprzyjaźni, i nagle miły nieprzyjaciela, bądź miły dla wszystkich, przebaczaj, rozdawaj hojnie, bądź altruistyczny, się wydaje, że to są takie dobre, dobre rady Pana Jezusa, i uważam, że. Gdy pan Jezus żył na ziemi, gdy on wypełniał to wszystko, a był, był sercem człowieczym, to dał nam przykład, że my również możemy oczywiście nie sami, ale z jego, z jego pomocą możemy to czynić. Bo gdy będziemy to czynili sami, to na pewno na jakimś etapie się potkniemy i, i będziemy potem tego żałować. Natomiast z, z, z mocą Ducha Świętego możemy. Czynić wielkie rzeczy. Kontynuujemy? To na pewno jest też bardzo ważne w przypadku kazania na górze, że Jezus nie tylko uczy, jakimi mamy być, ale Jezus dał także przykład. I Jezus może nam dać siłę do tego, żeby być takimi, o jakim, o jakim nas mówił w kazaniu na górze. Nie jesteśmy sami z listą oczekiwań Jezusa na to, jakimi powinniśmy. Być. Jak sądzicie, dlaczego Pan Jezus takim autorytetem stał się przez to, co nauczał? Przez to, co mówił do ludzi? Jeszcze mogę jedną uh -huh. uwagę odnośnie Twojego poprzedniego Bardzo pytania. Proszę. Bo tak mi mm, przyszło teraz do głowy, że tak naprawdę, gdy Chrystus o tym wszystkim mówi, to chce dokładnie to dla człowieka, co wypowiada, błogosławieni. Uh -huh. Czyli żeby szczęśliwy. człowiek był szczęśliwy. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, to postępuj tak. A ja ci pomogę. Bo dlaczego zaczyna właśnie od, od tego, że ubodzy w duchu? Jeżeli zdajemy sobie sprawę z pewnych niedoskonałości naszych, to on nam pomoże. Nawet jeżeli ta poprzeczka jest wysoko, wysoko postawiona. Dziękuję. Myślę, że pan Jezus też trafiał chyba w potrzeby ludzi tym, co mówił. Wiedział, czego potrzebują. Wiedział, jakie są ich duchowe i społeczne potrzeby i tym trafiał. Jezus był autorytetem poprzez słowa, które wypowiadał, ale Jezus był także autorytetem, tak jak wcześniej mówiliśmy, a w postępowaniu. To jest podstawa budowania autorytetu. Dwadzieścia kilka lat temu jeden z polskich piosenkarzy, jeden z polskich zespołów śpiewał w takiej dziwnej rzeczywistości. Mój dom murem podzielony na dwie strony. Jedna, która nigdy się nie budzi, druga, która nigdy nie zasypia. Żyjemy w świecie podziałów. Nawet kiedy <laughs> przeglądając internet, patrzyłem na mapę podsumowującą wydarzenia w naszym kraju widziałem kraj podzielony na dwa kolory. Po prawej stronie niebieski, po lewej pomarańczowy bardzo wyraźny podział. Żyjemy w świecie dużych podziałów. Niedawno moja córka znalazła się w szpitalu. Kilka dni pobytu, ale przy okazji tego kilku, kilku dni pobytu i mojego dyżurowania przy niej w szpitalu, z, spotkałem a, znajomą. Mamy dziecka, które chodzi także do tej samej szkoły, która, do której chodzi moja córka. Zamieniliśmy serdecznie kilka słów, ale później byłem świadkiem innej sceny. Kiedy 11, 12 dwunastoletnie dzieci będące na tym oddziale szpitalnym zaczęły się ostrzegać nawzajem, zaczęły mówić uwaga, chowajcie wszystkie rzeczy, bo tu jest osoba i wymieniono narodowość y, kobiety właśnie tej mojej znajomej. Bariery, myślenie stereotypami, dzielenie ludzi na lepszych i gorszych. Gdy czytamy Ewangelię Łukasza, jakie bariery społeczne Pan Jezus łamał, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoim stosunkiem do ludzi. Kogo możemy znaleźć takiego, kto był odtrącany przez ludzi współczesnych Jezusowi, a przyjmowany przez Niego? Chociażby celnicy, którzy Cels. byli grupą... Dlaczego, Dlaczego nie, lubiono, nie lubiano no. celników? No bo uważano, że oni współpracują z okupantem, tak? Uh -huh. bo oni byli tymi, którzy zbierali podatki, jeszcze dodatkowo oszukiwali, więc była to grupa ogólnie znienawidzona i... No, nie chciano się przyjaźnić z takimi ludźmi. Natomiast no, Chrystus ja tu z nimi tak przebywał, z nimi przyjaźnił się z nimi, więc to była taka grupa, z którą on, no, wśród której on przebywał. Kogo jeszcze możemy znaleźć wśród ludzi, których inni odrzucali, ale Jezus ich przyjmował? Na przykład ludzi, którzy chorowali na trąd. Kiedy ci ludzie byli poza tą jakby. Poza tym, właśnie obrębem społeczności, gdy zostali właśnie wykluczeni praktycznie i skazani na, 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 na śmierć, to wtedy Jezus do nich miał szczególne poselstwo. Mhm. Czy kogoś jeszcze możemy zobaczyć wśród ludzi, których akceptował Jezus, odrzucanych przez innych? A myślę, że lista to by była chyba długa. Mhm. <gry> Począwszy od właśnie. Kobiet, które były jawnymi grzesznicami, tak? a może skończywszy na Samarytaninach, mhm. którzy też nie byli akceptowani przez Żydów, a jednak Chrystus nie robił różnicy między Żydem a Samarytaninem. Mhm. Czytamy o setniku rzymskim, czytamy Dokładnie. o różnych grupach ludzi. A kiedy Grzegorzu wspomniałeś o trędowatych, od razu mi się skojarzyło z taką grupą ludzi, którą dzisiaj nazywamy wykluczonymi społecznie. Gdzieś tam żyjących w swoich miejscach, nawet czasem gettach. Miałem okazję być niedawno w takim miejskim getcie. W moim mieście, w którym mieszkam, kilka bloków, w którym umieszczono ludzi mających problemy i ze swoim życiem, i problemy, a ze swoim statusem społecznym, materialnym, skupiono ich w kilku blokach właściwie poza miastem, wręcz takie getto, do którego nikt nie zagląda, bo się albo boi, Albo już z góry nie wchodzi w to miejsce, bo ma utartą opinię o takich ludziach, którzy mieszkają tam, a tam mieszkają przeróżni ludzie z różnymi kłopotami, różnymi a, sytuacjami życiowymi. Drodzy, jak przełamać te bariery i stereotypy w myśleniu o ludziach a, znajdujących się w grupach społecznych, które już przez innych są zaklasyfikowane jako złe, marginalne? No właśnie, to jest trudne, aczkolwiek gdy będziemy mieli na przykładzie Pana Jezusa, gdy On te bariery łamał swoim życiem, swoim postępowaniem, będzie nam łatwiej również praktykować to w naszym życiu. No ja nie widzę innego przykładu jak Pan Jezus. Aczkolwiek jest to trudne, żeby to zrobić, ale... To nie jest coś, co, co jest y, po prostu Doświadczyliście może takiego przełamywania barier ludzi, którzy może... między którymi tworzyliście dystans celowo, dlatego, że nie chcieliście być blisko nich ze względu na ich reputację, czy niewygodę? No nie wiem jak wam, ale mi się to zdarzyło, tak? I myślę, że jakoś chyba czasami... <grych> y... Bylibyśmy nieuczciwi, chyba, w stosunku do siebie, gdybyśmy powiedzieli, że nie zdarza nam się tak. Czy to narodowościowo, czy w inny sposób, jakoś dyskryminować pewnych ludzi. I wydaje mi się, że dla człowieka to jest tak naprawdę bardzo ciężka rzecz, jak powiedział Grzesiu, do pokonania. I ja też widzę tylko w Jezusie taką możliwość, żeby to jednak przełamać w sobie. Tak? A najpiękniejsze jest to, że jak przełamujemy, Wtedy, wtedy otwieramy się tak naprawdę dla tych, dla tych osób, i często jest tak, że zauważamy, że to, co było naszym uprzedzeniem, niekoniecznie odzwierciedlało prawdę. To jest prawda. Kiedy mam, mam okazję pracować od jakiegoś czasu wśród osób, które wymagają pomocy, takiej materialnej pomocy. I tych kilka lat takiej pracy, spotykania się z ludźmi, a Nauczyły mnie tego, że naprawdę warto się najpierw wsłuchać w ich, ich historię, ich przeszłość, ich różnego rodzaju wydarzenia życiowe, zanim się podejmie jakąś ocenę, łącznie z oceną trzymania się na dystans od takich ludzi. Jezus był wśród takich ludzi. I, i czasami, kiedy nawet praca jest dla mnie niewygodna i trudna, bo wymaga zaangażowania albo Współpraca z takimi osobami nie jest najłatwiejsza. Faktycznie przykład Jezusa pomaga mi w tym. A mamy w Ewangelii Łukasza właśnie praktyczną historię przełamywania barier, ale z tej drugiej strony historię dobrego Samarytanina, którą zapewne znają wszyscy, ponieważ nawet dzieci w szkołach uczą się tej historii jako ilustracji biblijnych przypowieści. Notabene to nie jest przypowieść, to jest prawdziwa historia, która się wydarzyła. Ale to, co zwróciło moją uwagę, czytając po raz kolejny historię o miłosiernym Samarytaninie, to są pytania. Mówimy o autorytecie i budowaniu autorytetu. Klaudia, język jest Twoją specjalnością. Powiedz, jakie jest znaczenie pytań w komunikacji między ludźmi? Pytania zadajemy w różnych celach, tak? ale przede wszystkim chcemy się czegoś dowiedzieć, wtedy zadajemy pytanie. Ale też chcemy pobudzić naszego rozmówcę do myślenia, do wyciągania jakichś własnych wniosków. I to, jak jakby czytając tą całą historię, i to jak ten uczony w zakonie, który zadał Chrystusowi pytanie, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. Moim zdaniem tutaj on jakby próbuje, no bo on doskonale wiedział, co on ma czynić, tak? On też doskonale wiedział, kto jest jego bliźnim, więc on zadawał to pytanie chyba po to, żeby się usprawiedliwić, żeby pana Jezusa trochę podpuścić. Natomiast Jezus też zadaje pytania właśnie po to, żeby ten uczony sam udzielił na nie odpowiedzi, tak? Bo mówi, no co czy też w zakonie? Co jest napisane? Uczony odpowiada. No to teraz na koniec, kto z tych trzech hmm. tak postąpił właściwie? No, ten trzeci. No, to ty idź czyń podobnie. Więc Chrystus nie odpowiada mu wprost, tylko jakby zmusza tego człowieka, żeby on odpowiedział na, na zadane przez samego siebie pytanie i żeby sam doszedł do własnych wniosków, tak, które wynikają z tej historii również. Hmm. Gdybyśmy mieli tutaj szukać odpowiedzi na pytanie o budowanie autorytetu, w jaki sposób tutaj Jezus budował autorytet? Jakby samo zadawanie pytań, dobry nauczyciel, uh -huh. tak, to nie jest nauczyciel, który podaje wszystko na tacy. Uh -huh. To jest nauczyciel, który zmusza ucznia do własnych poszukiwań. I myślę, że dlatego też Chrystus był dobrym nauczycielem, że on nie zawsze dawał, czasami dawał prostą odpowiedź, ale czasami motywował człowieka do tego, żeby on sam szukał, sam chciał się dowiedzieć czegoś więcej. Tak, i myślę, że to też jest jakiś sposób budowania autorytetu. Także, że nauczyciel jest takim inspiratorem, motywatorem do działania. Prawda, to jest ważne. Ja mówię w tej chwili z punktu widzenia rodzica czy, czy wychowawcy młodzieży, przede wszystkim rodzica, że autorytet buduje się na umiejętności pokierowania w, odpowiednim, w odpowiednią stronę, a nie buduje się autorytetu prowadzeniem za rękę albo pchaniem kogoś i wyręczaniem kogoś, co, co czasem jest błędem rodziców, takim błędem nadopiekuńczości. Ale wróćmy do historii o Samarytaninie. Co jest dla Was najważniejszego z w w w przesłania tej historii? Co jest dla Was najważniejszym przesłaniem? Dla mnie osobiście takim bardzo fajnym przesłaniem, ciekawym jest to, że Pan Jezus nie szedł na pewien kompromis z ludźmi, z którymi się spotykał. Tylko mówił wprost, jak jest. Mhm. Nie ukrywał prawdy. Tak jak właśnie powiedziała, Klaudia, często podawał takie przykłady z życia, żeby ktoś, kto, kto, kto to odbiera, żeby on się na tym zastanowił. Mhm. I dla mnie to jest to, że Pan Jezus na, na, na żaden kompromis, tylko mówił prawdę w tym, co szczerość. taką szczerość, taką mhm. szczerość. I Pani nie bał się niczego. Ja też często czytając tą historię zastanawiam się nad takim pytaniem, które jakby wypływa z niej: kim ja jestem z tych trzech osób? Którą z tych trzech osób ja jestem w swoim życiu? Tak, w takich codziennych sytuacjach, które spotykam? Czy jestem tym kapłanem, który przeszedł i nie pomógł? Czy tym lewitą, który zrobił to samo? Czy rzeczywiście tym samarytaninem, który pomimo wszelkich znaków, które by świadczyły, że on tego nie zrobi, to jednak pomógł temu człowiekowi? I tak się właśnie zastanawiam. Kim ja jestem? Mhm. Uprzedziłaś moje pytanie. Faktycznie warto mhm. otworzyć Ewangelię Łukasza, 10 rozdział od 25 do 37 wiersza, gdzie znajduje się właśnie historia o miłosiernym Samarytaninie. No i zadać sobie to pytanie. Spróbujmy się na koniec dzisiejszego studium zabawić w taki sposób, w cudzysłowie zabawić. Mając tę scenę przed oczami, mając kapłana, lewitę, Samarytanina. Pobitego człowieka i właściciela tej gospody, do której trafił ten pobity człowiek. Jaką rolę byście sobie dali dzisiaj w tej przypowieści? Pewnie każdy z nas chciałby mieć rolę samarytanina, tak? bo to rola najbardziej pozytywna w tej mhm. historii, ale myślę, że no to już chyba każdy sam musi A sobie spróbujmy. odpowiedzieć. A spróbujmy. Mi się wydaje, że każdy z nas. Um... Może pełnić tutaj różną rolę i to zależy też od naszego stanu duchowego i naszego takiego wewnętrznego pragnienia, żeby być z Bogiem. Miałem takie doświadczenie, gdy jechałem samochodem, a dzieci dostrzegły w krzakach osobę. I ja. Właśnie zignorowałem to, żeby się zatrzymać, żeby, żeby, żeby może sprawdzić, czy ta osoba właśnie potrzebuje pomocy. A więc to też zależy od naszego nastawienia, czy my się spieszymy, czy, czy nie, jaki jest nasz wewnętrzny stan duchowy. Mhm. Ale też myślę, że dzisiaj często określenie miłosierny Samarytanin jest rozumiane w sposób negatywny. Tak, to prawda. Tak, że mm -hmm. mówimy, no co ty będziesz taki miłosierny tak Samarytanin, wszystkim pomagasz. To znaczy, że naiwny. Dobrze, tak, czyli naiwny mm -hmm. po prostu. Tak. tak, więc to też ten odbiór tak, właśnie takich miłosiernych Samarytan niekoniecznie jest pozytywny w naszym społeczeństwie. Tak, tak. I to też może wpływać na to, że no ludzie czy my czasami tak, no co ja będę taki naiwny, no nikt się nie zatrzymał, nikt nie pomógł, no to czemu ja mam to zrobić. Tak? Myślę, że taką weryfikacją kim jesteśmy to może być ulica Moment, kiedy wyjdziemy stąd i może już nawet za rogiem kościoła być ktoś, kto będzie leżał, możemy go pominąć, a obojętnie, myśląc stereotypami, tak, że leży pijany i nie warto się nim zająć. Dokładnie, więc hmm. myślę, że z tym ocenianiem to jednak nie jesteśmy w stanie hmm. siebie ocenić, Pamiętam. bo po pierwsze, jesteśmy chyba subiektywni w tym naszym ocenianiu i nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pamiętam sytuację, która mi się zdarzyła przykrą, gdy ktoś włamał się do mojego samochodu. I stałem 20 metrów od samochodu na rogu ulicy, czekając na przyjazd policji, pokażą, chcąc pokazać, że akurat tu stoi mój samochód. Samochód z rozbitą szybą. Przechodzili ludzie chodnikiem. Ktoś komuś a, zwrócił uwagę o samochód z rozbitą szybą. Ktoś nawet zajrzał tam do środka do samochodu przez tą rozbitą szybę. Ale nikomu nie przyszło na myśl, żeby zadzwonić po policję, że stoi samochód z rozbitą szybą. A, a wtedy zastanowiłem się nad moją wrażliwością na sytuacje, w których ja jestem świadkiem. Morris Wenden w książce Przypowieści ciekawie zestawił tutaj postacie w tej historii, pisząc o tym, że Samarytanin, że ten pobity człowiek to są grzesznicy. Że Samarytaninem jest Jezus który wnosi do gospody oliwę i wino, Ducha Świętego i krew, a my jesteśmy tymi gospodarzami, którzy mają przyjąć tych pobitych ludzi wraz ze wszystkimi darami od Samarytanina Jezusa. Drodzy, dzisiaj szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak budować autorytety. Szukaliśmy patrząc na Jezusa. Jezusa, który był prawdomówny, który był spójny w swoich słowach i postawach, Jezusa, który umiał odczytywać potrzeby ludzi i słowem trafiać nie gdzieś ponad ich głowy, ale prosto w ich serca, Jezusa, który pokazywał swoją postawą miłość i przełamywanie barier, Jezusa, który był mądrym wychowawcą, bo zadawał bardzo ważne pytania, które pewnie i nam dzisiaj może na różny sposób zadawać. Chcę zachęcić do tego, żeby w tym czasie kryzysu autorytetów wypróbować Jezusa jako najlepszy autorytet życia. Chciałbym zaprosić do tego, abyśmy podziękowali Bogu za te historie z życia Pana Jezusa, które mogą być dla nas inspiracją. Abyśmy uczynili to modlitwą. Drogi Boże, Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że się Jezusa Chrystusa. Za to, że tak wiele może nas nauczyć. Za to, że tak wiele nam pokazał. Za to, że gdy zgłębimy się w Słowo Twoje, możemy dostrzec, że tak naprawdę mamy tylko jeden autorytet. Ojcze niebieski, dziękujemy Ci. Proszę Cię o to, byśmy nie lekceważyli tego, aby te nauki głęboko były w naszych sercach zakorzenione. Tak byśmy mogli iść za przykładem tego autorytetu. Niech będzie chwała Tobie, Cześć, uwielbienie. Amen. Amen. Chcę zaprosić wszystkich na studium za tydzień. Będziemy, czytając Ewangelię Łukasza, rozmawiać o tym, jak naśladować Pana Jezusa w praktycznym, codziennym życiu. Dziękuję za uwagę i bycie razem na dzisiejszym stylu.